Mateusz Samiec i Szymon Nowicki, dobrze mówię. Jesteście ostatnimi zawodnikami, z którymi przeprowadzam wywiad, a wywalczyli udział w Mistrzostwach Świata w Maladze w tym roku w Hiszpanii. Przede wszystkim gratuluję Wam. W imieniu własnym, całej koszykówki młodzieżowej, całej Polski kibiców, bo osiągnęliście to, co osiągnęła Polska rocznika 9-3. Ja Wam powiem, że myślałem, że nie doczekam sobie tych czasów, że będziemy kolejny raz na Mistrzostwach Świata. Ale pokazaliście klasę, nawet bez wysokiego zawodnika daliście rady. Szymon, pierwsze słowa do Ciebie kieruję, bo zagrałeś znakomite zawody. Widziałeś, jak skoczyłem do wody z tej okazji. I słuchaj, znakomite zawody, ale mnie zbulwersowało to, jak wyczytali MVP, to nie ty dostałeś, choć ty prowadziłeś i ty zagrałeś znakomite zawody. Pytałem się tych chłopaków, tych czterech, co ty byli, wszyscy wskazywali twoi koledzy, że to tobie się należało. Jaka była twoja reakcja, jak się dowiedziałeś, że to... I czy uważasz, że lepiej tak było, jak było, albo się czujesz trochę pokrzywdzony? Nie, no przede wszystkim się cieszyłem z tego sukcesu, jaki osiągnęłeś, bo jednak awans to jest pierwszorzędna rzecz. Nagrody indywidualne jakby nie są dla mnie najważniejsze w takich momentach, bo jednak drużyna jest dla mnie na pierwszym miejscu. Wiadomo, ten Martin Kalu zagrał no, fenomenalny turniej, nie da się ukrywać, że jednak on miał fenomenalne mecze. To był jego turniej, ale jednak... Nie doprowadził swojej drużyny do tego turnieju Mistrzostw Świata. Ale nie wiem, mnie bardziej cieszy awans niż takie MVP. Jak ja bym miał być na jego miejscu, coś MVP, ale bez awansu, to tak naprawdę bym się z tego nie cieszył. Super. W ogóle ja widziałem te medale, te puchary, bardzo licho to wyglądało w Bułgarii. Ale jak ty powiedziałeś, że to nie jest najważniejsze. Ważne jest, że Malaga, ale cały czas się będziesz bił, bo nie ma zagwarantowanej dwunastki, nie? Słuchaj, my będziemy przede wszystkim, Szymon, trzymać kciuki, żebyś kontuzji nie dostał, bo to jest najważniejsze, byś zdrowie przepracował. Teraz podejdę do Samca, Wychowanek, Sudety, Jelenia Góra, SMS Setniewo, Asseco. Wczoraj ci mecz za bardzo nie wyszedł, ale oprócz ciebie jeszcze tutaj jest pięciu chłopaków z SMS-u. Powiedz kilka słów o tych dwóch meczach, dzisiejszym i wczorajszym. Wczoraj słabiutko, znaczy przepraszam, słabiutko, punktowo słabo, bo dla drużyny na pewno dużo dałeś, a dzisiaj najlepiej punktujący, ale zabrakło do zwycięstwa. To znaczy no, na pewno te dzisiaj te punkty nie cieszą tak, jakby cieszyły, jakbyśmy wygrali. No wczoraj słabszy mecz w moim wykonaniu, jeśli chodzi o punkty, ale bardzo się cieszyłem z tego, że wygraliśmy. To było dla mnie jakby priorytetem. No dzisiaj zabrakło tego zwycięstwa, ale jutro jeszcze gramy kolejny mecz z Komorowem, który na pewno nie będzie łatwy. Ale walczymy i dalej jesteśmy w grze o czwórkę oczywiście. To jest na pewno, że przez pryzmat patrzyliście, żeby nie spotkać się Śląska, tak też trochę wam coś przez głowę przeszło, albo wam jest to wszystko jedno, z kim traficie do kolejnej rundy lub o piąte miejsce, bo nie wiadomo jak będzie, nie patrzycie na takie rzeczy. My wychodzimy z założenia, że nie ma co patrzeć w przód, tylko krok po kroku, tak jak wczoraj graliśmy mecz, dzień później gramy kolejny i po prostu teraz myślimy o jutrzejszym meczu, a nie co będzie za dwa dni lub za trzy. Powiedz mi, jak skład się mocno zmienił od ubiegłego roku, albo powiedz mi jeszcze... No ilu zawodników nie mogło zagrać, a ten z powodu kontuzji czy czegoś? Są tacy zawodnicy? Jeśli chodzi o kadrę? Nie, chodzi o tutaj, o wasz klub. I czy graliście w U19 też? Tak, graliśmy w U19. No z poprzedniego roku to na pewno brakuje kilku chyba zawodników z 2006 rocznika, a tak to wszyscy są zdrowi i wszyscy grają. U19 odpadliście na jakim etapie? No piąte miejsce zdaliśmy, czyli nie graliśmy w półfinale. A Puchar Polski też był, nie? Tak, był półfinał Pucharu, ale finału nie udało się zdobyć. A, czyli finału nie udało się i dlatego, bo ja byłem na Pucharze Polski i zabrakło mi was, nie? A potem się już na finał jechali i piąte miejsce. Dobra, no nieźle. Ty trochę grałeś w U19 też, dużo miałeś minut, grasz w tych rozgrywkach seniorskich? No, bo 19 gram dużo minut, w drugiej lidze też gram sporą liczbę minut i sezon jest ogólnie, no, dużo grania jest. Dużo grania, bardzo dużo grania, ale jeszcze wam powiem tak, no, wy jako jedyni reprezentujecie tutaj Trójmiasto i czy dla was było niespodzianką, że nie ma wśród nas Trefla Sopot?
Można powiedzieć, że na trochę tak, była to niespodzianka dla nas, bo jednak myśleliśmy, że Trefl znajdzie się w tej ósemce finałowej, ale też Zielona Góra zasłużyła, żeby tutaj być. I wczoraj pokazała Zielona Góra, bo przyznacie mi rację, ja nie, że tam robię jakąś napinkę, ale to wy macie w składzie prawie 5-6 reprezentantów Polski, a Zielona Góra nie, a to jednak wymaga, nie? No i walczyli, pokazali klasę i chylili im czoła. Powiedzcie jeszcze tak, jakie są wasze plany, marzycie trochę o odpoczynku, bo jak sam mówiłeś, dużo grania, kiedy może ten odpoczynek będzie? No dopiero w sierpniu gdzieś, albo końcówka lipca. Jeżeli... Teraz po finałach? Po finałach będzie tydzień odpoczynku i najprawdopodobniej zaczniemy przygotowania do Mistrzostw Świata. A w programach te czyna czy nie bierzecie udziału, nie? Nie, ja nie biorę. Również. Ty kończysz za rok dopiero Cetniewo, nie? A teraz się żegnacie z rocznikiem starszym 2003. Brakuje ci tu trenera Marusia Niebarskiego? Co ci mówi przed wyjazdem w szkole? Że jest zadowolony ze mnie i że życzy powodzenia. No i tyle, no nie wiem, no. Powiecie, brakuje troszkę chłopaków z kadry, którzy tutaj nie przyjechali, bo myślę tutaj o Kosiorowskim, o Kuczawskim, o chyba 6, bo 6 jest, 6 nie przyjechało. Możecie teraz coś mi może przekazać. No, pozdrawiamy tak. Szkoda, że tutaj nie ma z nami. Na Kajtek pewno. Chyba dzisiaj czy tam na dniach gra ważny mecz drugoligowy i życzę walczy o awans. Polonią będzie bardzo ciężko. A powiedzcie, kto tak trenera szybko i dobrze uczy po polsku, bo jeszcze nie tak dawno na nieoficjalnych mistrzostwach nie umiałem się z nim dogadać na roczniku 2-6, a teraz idzie się dogadać. Kto go tam uczy? Myślę, że to wychodzi tak po prostu z rozmowy ogólnie. Mieszka w Polsce, trenuje nas, gada z nami po polsku, uczy się i... Ale jak się denerwuje, to mówi po serbsku. No, serbsko-angielski, tak. Serbsko-angielsko-polski, można No, ja wam już nie przerywam, przecież jesteście dalej w grze, musicie wygrać jutro z Komorowym, a potem zobaczymy, co będzie dalej. To są finały Mistrzostw Polski. Tu trzeba z każdym przeciwnikiem grać na 100% i jak tutaj pokazują te finały, że tu może każdy zrobić niespodziankę. Zresztą widzieliście mecze dzisiaj z Gliwic, które biło się o awans. To tyle, jak... No jeszcze raz dziękuję, że się przyszli na wywiad. Ja się cieszę, bo ciebie często w młodzieżowi koszykówce w tych młodszych rocznikach pamiętam, zawsze rozmawiałem z tobą, że masz tego pecha, że masz tego kontuzję, a teraz się miał kciuki, jest wszystko dobrze. Dla mnie rewelacja tutaj twoje granie, bo obserwuję pokątnie trochę. Dałeś jakiegoś danka? Jeszcze nie zdarzyło mi się, ale na dniach mi się wydaje, że powinien być. A dzisiaj się biłeś na, bo znasz znakomicie Schumerta, który wykręca znakomite wale, 4 danki wczoraj. Co powiesz, jego postęp jest widoczny? Na pewno Kuba mega ogromny postęp zrobił i to jest widoczne gołym okiem i po prostu się cieszyć, że taki Kuba postęp robi i mi się wydaje, że co, no że jeszcze dobre liczby na tym turnieju wykręci. Słuchajcie, no to będziemy kończyć. Ja powiem tak, bo czasami chłopcy się mnie pytają z nimi, jak myślisz, kto pojedzie do Malagi, kto nie pojedzie. Ja mówię, ten pojedzie, który zasłużył w oczach trenera, będzie najlepszy i skład jest otwarty. Dużo zawodników doszło i będzie rywalizacja. I to jest najważniejsze, bo będzie więcej tych. No i ja to też będę obserwował. Moim marzeniem też jest sobie pojechać do Malagi, ale mnie na to nie stać. Może się znajdzie jakiś anonimowy sponsor. Byłem na Mistrzostwach Świata w Hamburgu, to inna sytuacja. Tam pojechałem z Gielu samochodem, wracałem z Ponitką samochodem, bo zakwaterowanie nie jest najdroższe. Najgorsze, że to jest aż tak daleko, bo to jest już prawie Afryka, nie? Tam przy Maroku. Ale zobaczymy, może pojadę. Grupa, losowanie, na pewno się obserwowali, a widziałeś w ogóle gdzieś na wideo te zespoły, co macie grać? Jak Argentyna grała ten swój challenger tam amerykański, to tam coś tam się obejrzyło, jakieś tam skróty meczu. A ty coś oglądałeś? No, Argentyny, kto tam jeszcze wpadł do naszej grupy? Egipt, Argentyna, no i tam jeszcze będzie trzeci zespół, ale jeszcze nie wiadomo. Boję się, że właśnie te drużyny typu Egipt, Argentyna, że nie przyjadą z jakimiś wieżami 2-15 i wtedy będzie trzeba szukać centymetrów, bo to co wyście zrobili swoją grą bez centra, no to szacun, nie? Znakomita gra, obrona,
wszyscy trzymamy kciuki, żeby na Mistrzostwach Świata się powiodło. Same bycie już na Mistrzostwach Świata to jest wielki sukces. Dziękuję bardzo, już nie przeszkadzam. Dziękuję za wywiad. Mi się udało ze wszystkimi kadrowiczami zrobić, a może pojedziemy razem. Może pojedziemy razem, kto wie. Może tym samym samolotem. Do widzenia.